Alright, moi drodzy, teraz jako crewmate będę wiedział, kto co robi. Słuchajcie, będę szpiegował każdego. Będę... Słuchajcie, Palion... Palion mnie goni. Zostaw mnie, Palion, zostaw mnie! Dobra, Palion nie jest impostorem, bo by mnie dogonił, co nie? By mnie dogonił. Jako... jako impostor przecież szybciej biega ode mnie. A widziałem, że biega w takim samym tempie jak ja, więc Palion jest czysty, widzicie? W idealnym, w tym samym tempie biega co ja. Chyba, że zaraz mnie dziabnie, kurwa, ale bym się śmiał, nie? Dobra, na szczęście mnie nie dziabnął. Aczkolwiek wolę uciekać od innych, wolę się trzymać z Palionem. Where is Palion? Palion, Palion, gdzie jesteś, Palion? Okej, za 8 sekund będzie to. 8, 5, 4, 3, DVO, Yudin. Duba, duba. Okej, do widzenia. Dobra, idziemy naprawić szybko to 2, bo nigdy nie nam dawię. Okej, naprawili. Kozacko. No dobra, my sobie tu robimy zadanka. Palion czyściutki. Chyba dopiero co się mył. I tyle, nie? Tyle w temacie. Dobra. Pobieranie. Gotowe. Idziemy zaploadować to może, co wy na to? Tu jest dosyć chyba bezpiecznie. Palion! 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 Będziemy biegać cały czas z Palionem. Dobra, czekaj. Ja chciałbym tak... Smufek, smufek. Biegamy z Palionem. Palion Team! Palion Toytek Team! Drużyna detektywów. Hello. Udało mi się już dwóch zabić. Ho, ho. Piona, impostorze. Jeszcze się przyznał. Piona, dość, no. Jeszcze się przyznał. Ja też jestem. To jesteśmy we trzech. Ja. Dobrze, gdzie kto był? Ja mówiłem, że tam w tym pokoju na dole. Nie wiem, jak to się nazywa. Komputer, do którego nie wychodzi. Ja cię chyba tam nawet widziałem przez minutę. W sensie coś tam gdzie zauważałem, że ktoś tam biegł. Smufek. Ja miałem zamiar wejść teraz do elektryka. O. Ale nie zdążyłem. Jedna szybka runda później. Power Engine ja jestem. Tak minąłem się z bykiem, a wbiegał do elektryka. Smufek, tak. Pozycja. Ja byłem w nawigacji i z weaponsu wybiegał Palion. A tam było ciało. Paweł, pozycja. Nie. Ja byłem storage na samym dole. Nie. Robiłem wyrzut śmieci. Dobrze, Paweł, ja widziałem na adminie w panelu, że były dwie osoby w weaponsach i później po chwili był kill. Więc byłoby to wygodne dla ciebie, zabić w weaponsach i zbiec na dół. Tak jak mówił właśnie. Wyrzucą Paliona, niech go wyrzucą za to, co mi zrobił. To jest koniec przyjaźni, ja mu zaufałem. Podejrzane, albo Smufek. Ja mu zaufałem. Ja biegałem nawet, co mi w nim zrobiłem. Smufek mógł mnie zabić w kolejnej rundzie. Biegałem z nim w lewo i prawo. Kto? Smufek. Zaufałem mu. Ja Smufek też mnie mógł zabić, a nie zabił. Tak się a Paweł... zachował. No Dave, teraz on dużo biegałem. Mogłem cię dużo razy zabić. No ja bardzo dużo. Kilkukrotnie nie wiem, czy byś mi tak... A nie, smirnąłem się nawet. Czyli Paweł na pewno jest... Nie wiem, czy można go wywalić. Na pewno były dwie osoby w weaponsach. Skoro tam jest ciało, zgłosił je Smufek i ty, Paweł, mówisz, że ciebie tam nie było. Ale no jak ciebie tam mogło nie być, skoro tam przebiegałeś, tak? Mówisz. Nie, ja przebiegałem, ale mówię ci, że to jest self-report. No pewnie. Dobrze, którędy przebiegałeś w takim razie? Jak oskarża! Przez tego, Palion, przez kafeterię Palion, na sandu. Lecisz! To w jaki sposób Smufek widziałeś go tam? No bo no, leciał no zielony, no. Z weaponsu wychodził, ja wychodziłem z nawigacji i na zakręcie się mieliśmy. Czyli Paweł, twoim zdaniem, biegł w dół. Tak, biegł w dół, w stronę ślicu. Self-report. Czemu? Albo ktoś ja zwentował. Ja nie mogę, no, impostor. Ja powiem tak, jeżeli byś biegł... Paweł, jeżeli byś biegł na storage'a, to byśmy się minęli, bo ja też ze storage'a wbiegałem do admina i to by było mniej więcej wtedy. Więc nie mogłeś tam... Ja skończyłem na storage'u przed. No Paweł. Dobra, no. Wyrzucają Pawła! Znowu, to jest kolejna gra! Kolejna gra! Jest znowu to samo, nie chce mi się zmienić. Kolejna gra! Nie chce mi się, znowu to samo. Dzięki! Paliona wyrzucili, dobrze mu tak. To za to, co mi zrobił. Zdradził mnie, zdradził naszą przyjaźń. Ja latałem w ten sposób, patrzcie. Ja tak latałem, a on zdradził moją przyjaźń. Tak się nie robi, Palion.
Nie, nie. Okej, okay, kolejna przygoda crewmate'a w Jana. Ja nawet jako crewmate, widzicie, mam same ciekawe przygody. Więc ludzie, jak można nie oglądać tych filmików bez łapeczki w górę i subskrypcji? No mordeczki, ja sobie tego nie wyobrażam. Tutaj w mojej głowie siedzi taki mały chomiczek, który sobie lata i on ma w miarę jakieś spoko tam obroty, wiecie, jakoś tam ogarnia niektóre rzeczy. Ale nawet on nie ogarnia. Ja cię walę, dajcie mi grać, ludy! Ja dajcie mi grać! Nienawidzę elektryka, to jest... Kolejny raz! O, Palion, proszę, Palion, proszę. Tak szybko, dosyć. Właśnie nie wiem, czemu, ale... Biedny Tojtek, ej, znowu! W elektryku, w ogóle to ciało było tak zabite, że go nie widziałem, tylko mi się wyświetlił ten klawisz report. Rzucam ty grę, nienawidzę i... To nie jest na pewno Kati. To nie jest też Chipson. Przerywam to nagranie, aby przekazać wam bardzo ważną informację. Słuchajcie, za oknem robi się zimno. Zima się zbliża. Dlatego mordeczko, zaopatrz się w bluzę Wojana, z teamu Wojana do białego rona. To są naprawdę przekozackie bluzy. Patrz, jak one są ładnie pakowane. Widzisz to? Taka folika. No coś pięknego, no normalnie. Słuchajcie, no przepiękne bluzy na wojanshop.pl. Pierwsza linijka w opisie. Dobra, już nie przeszkadzam, ale martwię się o wasze zdrowie, żeby było wam ciepło. Taka cieplutka bluza z teamu Wojana do białego rana. Naprawdę polecam, jest idealna. Więc zapraszam, pierwsza linijka w opisie. Oglądajcie dalej. Proszę, czy ja mogę w tej grze teraz przeżyć dłużej niż 2 sekundy? Proszę. Okej, mogę być nawet crewmate'em. Ale, proszę. Ja chcę przeżyć więcej niż 2 sekundy. Dobra, nie, ja chodzę z innymi, słuchajcie. A to i tak będzie ryzykowne. No Dave będzie mordercą, mnie zabije. No nie wierzę. Zostawcie mnie. Dobra. W 3 osoby chodźmy. Wszyscy chodźmy w 3 osoby. Jejku, ja po prostu nie chcę zginąć, okej? Okay? Ja po prostu nie chcę zginąć. Ja nie będę robił tasków. Nie mam ochoty robić tasków. Ja po prostu jedyne czego chcę, to nie ginąć. Ja wolę. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, cyk, cyk, cyk. Zrobię to zadanie. Proszę. Nie powinienem tego robić. Zawsze jak robię zadanie, ktoś mnie rozwali. A to jest takie długie zadanie. Piłpanie, normalnie. Zostaw to normalnie. Dobra, elo. Okej, okay. W kafeterii tutaj jest jakieś zadanko. Szybko, 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 szybko. No szybko! Okej, okay. Dla mnie emocje to bycie nawet crewmate'em, nie? Bo po prostu nie mogę nim nawet być, bo mnie od razu rozwalą. O, ewakuacja! Okej. Okay. Nie, 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 nie. Nie, nie, rozwalisz mnie. No! No wyrzuciłem wszystko! Te zadania nawet nie chcą ze mną gadać! Zostaw mnie! Nie! Dave! Ja cię kręcę! Ja serio, moje tętno to jest po prostu... Niektóre nie idzie? Dobra, szybka karta. Za pierwszym. Elo? Ole, dużo osób, co mi się podoba! Dobra, Kati tutaj jest. Ci tutaj robią zadanko. Okej, okay. Palionowi już nie zaufam. Więc niech idzie stąd. Kto zginął? Hej! O kurczę, udało mi się dwóch zabić, fajnie. No już raz na tak pewno mówiłeś. Nie Wojtek ani nie Palion, bo byli ze mną w adminie. W ogóle nie wiem dlaczego, ale jak byłem w tym elektryku z tobą, Kati, to kondzie nie widziałem, a potem nagle tam był, jakby z Wenta wyszedł. Kondzie biegł zaraz za tobą, ja go wmijałem przy reaktorze jakby. A nie widziałem ci, ty się Paweł dziwnie zachowałeś, a później byliśmy w adminie wszyscy. W elektryku, ty byłeś na, tam po lewej stronie samej, bo ja tam nie widziałem cię w ogóle. Dobra, ja nie wiem komu ufać, słuchajcie, ja nie mam pojęcia, kto to mógł być, obstawiam, że Palion, bo ostatnio mnie zgłosił. Ale... Ja w adminie widziałem tylko Wojtka i Paliona. W elektryku, ty widziałaś ten? Mądzia? Ty... Nie pamiętam. Jeszcze jedna osoba była, ale nie wiem, kto tu był. Ja robiłem kartę w adminie. Ale ten ktoś chyba miał kapelusz, tak mi się, tak, chyba tak. Kondy. A, to nie widziałam, widać, nie no. To co? Kto to był? Kurde, nie mam pojęcia. Gdzie było ciało, jeszcze raz? W elektryku. Nie no, to na pewno nie ja, Kondy, to i tak. Kogo to było ciało? Smufek albo byk. Dave'a. Smufek albo byk. No dobra, bo wszyscy byliśmy w adminie. No strzelamy, ty co? Ja biegłem w zupełnie inną stronę, potem się wróciłem, musiałem paliwko sobie drugi raz zatankować. Był na smucha. A smucha mijałem tam i też był pod elektrykiem, jak go mijałem. Cześć, no, pod elektrykiem, ciało? A ciało było gdzie? Ciało było w elektryku. A smuchek był pod elektrykiem. No właśnie! Nie no, smuchek! Bo skoro my w 3 byliśmy, a raczej w 4, bo ja, Kati, Palion i prawdopodobnie Kondy byliśmy w adminie,
No one zgłosił ciało. Obstawiam, że to nie był self-report. A Smufek był pod elektrykiem, to śmierdzi Smufek. Niemożliwe. Przekonujące. Impossible. Dobra. Niemożliwe. No cię obroniłeś nieźle, no. Niemożliwe. Słuchaj. Aj, aj, aj. No i detektyw Bojanito wkracza do akcji i likwiduje każdego. Wszystko by się udało, gdyby jakieś ciwskie detektywy. Suwo! Zapomniałem włączyć nagrywanie, ale z tymi impostorami rozwaliłem jedną osobę, więc będzie się działo, ludzie. Oni już się tam podejrzewają, moi drodzy. Reaktor. O, ci wywaliło. Internet pewnie. To impostora mamy o jednego mniej. Koniec gierki. Katy wywaliło. A to i tak? Gdzie był? Ja byłem w kafeterii. Biegłem naprawić O2. Czyli to i tak to też może być. Ja nie mogę. Ale ja biegłem z kafeterii. O, ale on prawdopodobnie biegł z góry, bo my go spotkaliśmy w reaktorze. Smufek? Ja byłem właśnie w tym, w adminie, ale nie widziałem cię na storage'u, bo robiłem upload. Paweł? Storage to jest lewy górny ruch storage'u. No to niemożliwe. No to jak ja biegłem do admina, to tam nie było ciała. Czyli mógł to być szybki kili self-report. Masz alibi, bo to byłeś cały czas tostem, więc mógłbyś się od chwilę od niego oddalić i zabić wtedy. Wtedy to z ciebie bronił, bo chodziliście całą rundę razem. W takim razie nie chciałem tego mówić, bo myślałem, że może mi się przewidziało, może nie wiem jaki tam był quest, ale wydaje mi się, że Paweł za szybko zrobił jednego questa w tym elektryku, czyli kabelki. Poszedł i od razu odbiegł od niego. Czyż jestem wszyscy, co jest on? Nie! Paliona wyrzuciliśmy! Ale ja nie Elo! Biegnie Palion, biegnie Palion. Biegnie na, biegnie Palion. Biegnie Palion. Pójdziemy sobie tutaj. Tam zamkniemy wrota. O nie, jak zamykamy wrota, to nie można robić zamknięcia tego? Okej, już rozumiem. Okej. Tutaj nie ma nikogo. Come on, guys, gdzie wy wszyscy się poukrywaliście, co? Kolejny raz w storage'u, widziałem tam kogoś. Okej. Dalej. Niech tutaj ktoś będzie. Muszę mieć też jakieś alibi, co nie? Muszę mieć jakieś alibi. Dobra, zróbmy to. Okej, biegniemy tu. Rozwalone. Poprawiamy O2. 9, 7, 1, 3, 0. Poczekamy, bo 10 sekund. 9. Oj, sądziłem. Dobra. Halo? Dyskusja. Ja wyszedłem z admina, bo miałem 3 misje do zrobienia. Jak skończyłem, to tam już leżał Smufek. A czemu wychodziłeś z admina, jak tam był do zrobienia reaktor? Czekaj, wychodziłeś z admina? Przecież ja w adminie właśnie naprawiałem. I nie było tam ciebie. A Jezus, nie admin, czekaj, jak to się nazywa? Elektryk. Tam na dole, na lewo. No i właśnie tam wchodziłem, był Smufek. I jak już wysiadłem z tego, zrobiłem wszystkie misje, to on właśnie leżał przed tym. A z której strony elektryka leżał Smufek? On leżał przy wyjściu jakby. Co on tam robił? Kogo mijałeś w elektryku? No właśnie jego. I właśnie wszedłem tam, mówię, że wychodzę, już pozrobiłem wszystkie misje i on tam leżał. Ale no, tak to wyglądało. A jakie misje zrobiłeś w elektryku? No wszystkie trzy, ten... Tak? Jakie? Kolejnego jakieś i kabelki. Dobrze. A gdzie był Szczypson? Ja byłem w reaktorze. Tam zrobiłem numerki i obok mnie był wtedy Łukasz. Mógł mnie zabić, chyba że miał jeszcze cooldown. Poszedłem na górę przez Upper Engine'a do... przez kafeterię do O2, gdzie ciebie spotkałem. Jak naprawiałeś O2. I tam się skończyła po chwili runda. A to i tak? Potem jak zrobiłem śmieci. No ja mówiłem, ja byłem w adminie, naprawiałem te O2. Całą rundę? Nie, no na końcu, kiedy... Zreportowano ciało. Nie wiem, Szczypson się tam kręcił na lewo, więc... To na pewno nie jest Szczypson, bo widziałem w adminie na panelu, że był w Upper Engine, był też w Medbayu chyba. Byłeś w Medbayu czy nie? Byłem, robiłem fiolki. No to Dave. Czyli a był gdzie w adminie? Było ciało? Jeszcze raz? Przy elektryku. Pod elektrykiem. No. Więc skoro mógłby to być albo Wojtek, szybki kill, albo Łukasz. Szczypson to nie będzie.
Według mnie to jest Dawid, bo znowu tak kręcisz. To głosuj. Jeden na ciebie i tak. A na jakiej podstawie? No bo tak ci się wydaje i sobie tak głosujesz. Nie wiem. Nie masz żadnych dowodów, a głosujesz. I trolujesz w tym momencie. Bo jak wywalisz mnie, to impostor już wygra. Bo już mi zostanie jedna osoba do tego. A ty na kogo szczypcą głosujesz? Ja zagłosowałem na Łukasza, bo widziałem go po lewej, mógł on to być. Drugi raz zresztą Łukasz jest tak dziwnie podejrzany. W tamtej rundzie też był podejrzany. Przed chwilą. A to ty, Dave, gdzie byłeś? W O2. Szczypcą mnie minął. Ja włączyłem ten reaktor, włączyłem. Okej. Okay. Nie wiem, ile jest questów, ale jeżeli chcesz, no, mogłeś dać na mnie i teraz zrobimy questy, no. No dobra. To jakoś to się rozwinie, słuchajcie. Jakoś to się rozwinie. Trzeba Dave'a teraz wyrzucić i gitara. Jak wyrzucimy Dave'a, to będzie gitara. Dave idzie na dół, na prawo. Okej. Mamy 20 sekund. 20 sekund cooldowna, okej. Więc dobrze by było włączyć światełka. Żeby włączyć światełka. Okej, biegniemy. Biegniemy naprawić światełka. Okej. Okej. What? Co to było? Nie! Już wiesz, że ja. Zebrałem was tutaj wszystkich, gdyż iż ponieważ chciałem wykonać ryzykowny ruch bardzo. Byłem w medbayu wraz z Dave'em i z Dave'em po prostu. Zrobiłem sobie fiolki, Dave tam przyszedł na skan. Nie mogłem sprawdzić, czy robi ten skan, bo ja nie miałem tego skana, visual testki są wyłączone. Ale wybiegłem i od razu pobiegłem na dół do... w stronę po prostu elektryka. W storage'u zrobiłem śmieci, no i wtedy się wyłączyło światło. On był w trakcie robienia, jeżeli Dawid był w trakcie robienia skanu, to on nie trwa tak szybko, ja zdążyłbym w tym czasie dobiec do tych śmieci. Jak biegłem do elektryka, żeby naprawić światło, widziałem, że Dave już tam jest, więc moim zdaniem went z medbaya do elektryka. No ja skończyłem na kamerę. Ale kto wentował, bo ja się trochę pogubiłem. Ja nie żyję. Aha. W takim razie Łukasz, bo Łukasz był w elektryku. Czyli zabił go od razu po tym, jak ja wybiegłem. Gdzie jest elektryk? Albo Wojtek tam... nie, najgorzej, teraz nie pamiętam, kto tam był. Nie zauważyłem, że Dave nie żyje. Ja nie byłem w elektryku, ja byłem na tym, na kamerach, nie? Okej. No to mamy strzelanie, jak do kaczek. Dobra, wydaje mi się, że zielonego widziałem. Wydaje mi się, że widziałem zielonego w elektryku. Gdzie byłeś w ogóle, zielony? Ja byłem w elektryku, ale ja byłem razem ze Szczypsonem, a potem wyszedłem, no i biegłem teraz razem... Teraz przy naprawianiu świateł byłeś? Przy naprawianiu świateł byłem. Wy naprawiliście je bardzo szybko, więc wyszedłem na prawo, biegłem na prawą stronę mapki, nie wiem jak to się dokładnie tam nazywa. Zrobić ten takie najprostsze zadanie, które jest w grze. Okej, ja pobiegłem na prawo, nikt za mną nie pobiegł, ponieważ od razu był report po naprawieniu świateł, więc Łukasz, głosujmy. No, nie wiem. Dziwnie to jest, ja nie wiem, ja daję chyba na... To jest strzelanie. Dobra, daję na ciebie. Dobra, zobaczę. Co? Nie! Nie, naprawdę! Jaki dynia! Przecież teraz powiedziałem ci wszystko i dowody na Wojtka. Wygrane było, elo! Głosujesz, ty tak trolujesz, tak samo jak ty zgłaszasz mnie, bo tak.